zobaczyć się znów. O moja Warszawo wyśniona, jak bardzo dziś pragnę zobaczyć cię znów. O moja Warszawo wyśniona. Dziękuję za piosenkę, chłopaku. Dziękuję za serce i śpiew. Kochani, w tych warunkach, dobra, ale tu zimno. Toniu, nie wzięliście mnie brody, no. Gdzie jest moja broda, no? Jest zimno tu. Ale ubieramy się, Toniu, szybciutko do domu. Nie pójdę do żadnego domu, rozumiesz? Co ty? Ubieraj się, nałóż się na siebie. Odejdź ode mnie, proszę cię, no! Idź sobie dalej, obściskiwać Dziunię! Dziunię, co ty, co ci przyszło do głowy? Widziałam! Ubieraj się! Nigdzie nie pójdę, rozumiesz? Nie pójdę do żadnego domu! Widziałam, co robiłeś na widowni z Dziunią! Widziałam! Kochanie, to przecież twoja najlepsza przyjaciółka! Nie dla wszystkich przyjaciół jesteś taki! Nie dla wszystkich! Ale daj spokój! Nie rób tego! Widzę ją tam, na zalecasz się do Dziuni! Zapraszcie to! Słuchaj, bo pójdę do domu sam. To idź! Nie potrzebuję tego futra, nie potrzebuję! To nie ma sensu. Toniu! Do widzenia! Pani Tonia? To dla pani.
Proszę pani, jesteśmy z kolegą, wielbicielami pani talentu. Czy dałaby się pani zaprosić na kieliszeczek wódki? Staszek, chodź poznasz panią Tonię. Bardzo panią prosimy. Niech pani pójdzie z nami. No pani Toniu. To co, weźmiemy taksówkę? Dobrze. Kazik, ja już wychodzę, dobrze? Cześć. Jutro na próbie, spotkamy. To cześć. Mój przyjaciel Kazik Olka. Pij, prędko pij. Chłopie, już nie mogę. Wie, pijemy. No nie mogę. O Jezu, ja nie jestem pijana. Słuchaj, czy ty nie znasz mojego męża? No pomóż mi, no. No pomóż, słuchaj mnie. Chłopcy, naprawdę. Ano! Ano! To nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. To nie wypada. Osobliwa ziemię to. Żeście ze mną przyszli, naprawdę, chłopcy. Żeby nas naroda. Gdyby nie zbyt, to ja cię chyba dzisiaj zapłagała. Wiecie, on się ze mną pokłócił. Za co? To za co? Nie matki, bo ja sobie mam bez niego. Czy pamiętacie? Gino? Gino w sześciu. No, to ja się umiałam bez niego. Szybko! Szybko! Widok sześć! Widok sześć! No, dojechaliśmy. No chodźmy. Chodź, chodź. Po co tyle piłaś? Po co tyle piłaś? Pa, chłopcy. Pa. Nazwisko i imię. Nazwisko! Rozbierz ją! Jasne, chłopę, bo po mordzie dostaniesz.
sprawa, już! Proszę pani, czy pani nie widziała takiej czerwonej torebki? Taka czerwona ze skórki torebka z takim białym paseczkiem. Wie pani, zabierają takie... torebki. Wstawaj do szeregu, bo cię celował. Ale no... O Jezus, a która jest godzina? Proszę pani... Równaj tam. Śpiesz się zaraz. Czy pani nie wie, jak można stąd zadzwonić, zatelefonować, bo mój mąż nie wie, że ja tu jestem. Ale ja jestem artystką, wie pani, ja występuję wieczorem w teatrze i... Proszę pani, ja występuję wieczorem, jeżeli ja się spóźnię na spektakl... Melduję celę gotową do apelu. Stan 31, obecność 31. Ja bardzo przepraszam. Mam Dziwisz Antonina. Powiedz komuś, żeby przyszedł ze mną porozmawiać, słyszysz? No proszę cię, no ty, no! No proszę cię, no proszę cię! Cicho, cicho, bo cię ugryzę. To kretynka, no. Na literę D. Nie. Nie. Wpuszczają mnie, obudź się. Wpuszczają. Na literę D. Carmen, tutaj ile? 12, drugie piętro. Dobrze, nic się nie bój, poczekaj, wszystko powiem. Cześć, wypuszczają. Dziwisz Antonina. Cześć. Nie wiesz, że nazwiska nie wolno mówić na głos? Przepraszam. Stoi. Melduję doprowadzenie Dziwisz Antoniny. Bardzo się cieszę, że pan zechciał się ze... Tam jest stole. Bo widzi pan, właśnie strasznie się cieszę, że pan mnie zawołał, poprosił. Ja już kilkakrotnie prosiłam różnych ludzi, strażników, żeby ktoś zaprowadził mnie do jakiegoś oficera, w każdym razie do kogoś... Nazwisko i imię. Antonina Dziwisz. Urodzona 1 kwietnia 1926 roku we Lwowie. Córka Jadwigi i Stanisława, tak? Tak, to ja. Zalała. Przepraszam bardzo. Zawsze zacina. Ja przede wszystkim chciałabym się od pana dowiedzieć, czy mój mąż został zawiadomiony, bo wie pan, ja jestem zupełnie niewinna. Na pewno mnie z kimś pomyliliście i po prostu, wie pan jak to jest, no przecież ja sama wiem, że potem nie wiadomo kogo szukać, bo to nie wiadomo jakie to nazwisko, wie pan kto to jest. To... No, to opowiedzcie mi teraz o sobie. Ale konkretnie o czym? O wszystkim. Chyba nie chce pan, żebym panu opowiadał, jak się całowałam z chłopakami w czwartej klasie. Dlaczego nie?
Proszę bardzo, mówcie. Ale o czym? O tym całowaniu. Nie wie pan, może pan mi naprawdę powie, o co chodzi. Ja jestem naprawdę niewinna, wie pan, naprawdę chciałabym wam pomóc, tylko, nie wiem, siedzę tu tak długo, nikt nie chce ze mną rozmawiać, nikt w ogóle nie chciał nic ode mnie, żadnych wyjaśnień. Ja, naprawdę szkoda czasu. Czasu jest dosyć, nie martwcie się. Naprawdę nie wierzy mi pan, że jestem niewinna, przecież... Przepraszam. No, też. Po kolei wszystko tak, jak u księdza na spowiedzi. Był rudy i miał duży nos. Interesuje to pana? Tak. Kto? No ten, którego całowała. Wy jego czy on was? No co to za różnica? Wszystko jest. Kiedy straciliście cnoty? Dawno. Ale naprawdę nie wiem, do czego jest to wszystko panu potrzebne. Co to w ogóle ma wspólnego z moim aresztowaniem? Kto to był? Kto? A, ten. Powstaniec. Żyje? Nie. Umarł od zatrutego bimbru, który podrzucili Niemcy. Gwałcił was. Dlaczego miał gwałcić? Tak samo tego chciałam jak on. Lubicie te rzeczy, nie? A pan nie lubi? Słuchaj, byłaś tu u nas w łaźni? Możemy ci zrobić taką kąpiel, że... Popamiętasz do końca życia. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego mam mówić. Przecież to są moje intymne sprawy. Żadne twoje! Żadne intymne! Na każde pytanie mam dostać jasną, zgodną, sprawną odpowiedź. Ja znam. Nazwiska wszystkich mężczyzn, z którymi spałaś. Nie pamiętam nazwisk. W czasie powstania i po wojnie nikt nie mówił sobie nazwisk. Jak się nazywał ten powstaniec? Nie wiem, nie pamiętam. Nie wiem. Miał pseudonim Dzik. Nic więcej nie pamiętam. Dalej. Potem nas przenieśli do Pruszkowa. Tam mieszkałam na strychu pewnego domu. Tam mieszkał taki chłopak, który ja nie pamiętam, jak miał na nazwisko. Nie wiem. Marian Łysiak czy... Nie pamiętam nazwiska. Kiedyś weszłam na strych, tam on hodował gołębie, wyciągał jajka z gniazd i weszłam i... No dalej, dalej. No nie wie pan, co było dalej? Dalej, jak się wyniosłaś z tego Pruszkowa. No potem w Łodzi był taki, nazywał się Tarasini, no to znaczy jego prawdziwe nazwisko to był Górko, a wszyscy znali go... Następny. No potem to już był mój mąż. Konstanty Dziwisz. Zdradzałaś go? Nie. Zresztą, co to pana obchodzi? Pytam. Nie, naprawdę mogę panu powiedzieć wszystko, tylko muszę wiedzieć, do czego... Witolda Lemańskiego znasz? Znam. Spałaś z nim? Nie. On twierdzi coś przeciwnego. No, jeżeli pan wie lepiej, to... Walutę od niego kupowałaś? Nie. Znaleźliśmy u ciebie w domu 10 złotych 20 dolarówek. Ale jeżeli zamknęliście mnie w związku z tą walutą, to w ogóle nie ma żadnego sensu. Ja nigdy nie miałam żadnego związku z walutą. To ja tego faceta znam tylko z widzenia. W domu u niego bywasz? Byłam raz. Co tam robiliście? Piliśmy kawę, zaprosił mnie na kawę. No, a jak już wypiliście ten likier miętowy i zjedliście pączki od Pomianowskiego, to co było dalej? Kto kogo zaczął rozbierać? Ty jego czy on ciebie? Kto panu powiedział o tych pączkach? A majora Olchę znasz? Znam. Dobrze? Nie wiem, chyba tak sobie. No? No, organizował występy naszego zespołu w jednostkach wojskowych i tak samo go znam dobrze, jak wszyscy moi koledzy z zespołu. Koledzy z nim do łóżka nie chodzili? Ja też nie chodziłam. Ja tu mam zeznanie kaprala Sokołówko, który twierdzi, że zastał się z majorem w sytuacji niedwuznacznej 15 lipca 1950 roku. Czytać? To był tylko raz.
dopiero majorze skończy, rozumiesz? Tak. Podpisz to. Mogę wam przeprowadzić? Mówię, że tak. Jeżeli jeszcze raz przyłapię cię na jakimś kłamstwie, to cię strzelę w pysk w ten sposób, że popamiętasz do końca życia. Niczego nie będę podpisywała. Co to znaczy? Dlaczego nie podpiszesz? Nic nie będę podpisywać. Przecież to jest zeznanie. Poruczniku, jeszcze raz, od początku. Cały życiorys. Wypuścicie mnie? Gdyby to ode mnie zależało, takich jak wystawiałbym pod ścianą i strzelał w tył głowy. Gdzie mnie pan prowadzi? Do lepszej celi. Stamtąd się szybko wychodzi. Dziękuję. Mira Scheinert. Słuchaj, powiedz mi, co jest za tym oknem? Szpital. A za co cię zamknęli? A panią. Nie? Za to, że się całowałam z chłopakami w podstawówce. Półtora roku. Cholera, morduje w szpitalu, czy co? Melduję celę gotową do apelu. Stan 2, obecny 2. Życzenia są? Nie ma. Dzisiaj dziękujemy. Dzień dobry. Kutka. Dzień dobry. Kutka. Dzień dobry. Dzień dobry. Niech będzie pochwalony. Ta pierwsza ona jest. Ja poczekaj, do mojej. A ta brycza wolna? Nie, ta jest zajęta, ale możesz się na niej położyć. Jak masz na imię, Bujatonia? Honorata. Jezus Maria. A skąd ty to masz? Od nas, ze wsi. Ojej. Częstujcie się. Masz, chcesz?
No co ci jest? Nie jestem głodna. Masz. No pani. Pani chce? Proszę. Jeszcze chleb. Proszę. Jedz. Trzeba się dobrze odżywiać. Jak człowiek się dobrze naje, to tu wszystko przetrzyma. No co się gapisz? Częstuj się. Mnie jest wszystko jedno i tak mam czapę. Co ty mówisz? A co zrobiłaś? Przyjechał do nas taki zasrany sekretarzek. Ziemię mierzy. Gdzie tam mierzyć? Zabrać mi ziemię. Zaczaiłam się na niego z siekierą. No oddałabyś ziemię? Swoją ziemię? Na którym twoi tatusiowie pracowali? No musiałam go zarąbać. Musiałam. Skąd pani to wie? No pokazał mi Trybunał Ludu. I tam było generałowie Tatarski, Kirchmajer, dożywocie, Utnik i Nowicki pułkownicy 15 lat, a Roman 12 lat. Sami zasłużeni ludzie. Co to jest? Jak to co? Pszenica. A co Spychalski, Gomułka? Pozwolili na taki skandal? Więc podobno Gomułka i Spychalski też siedzą. To była jedna szalka szpiegowska. Co ty robisz? Przecież tu nic nie wyrośnie. Na literę D! To po was. Panie strażniku, ja strasznie pana proszę, niech pan mnie nie bierze na przesłuchanie. Ja jestem taka strasznie zmęczona. Nie wygłupiajcie się. Nie wygłupiajcie się, wstawajcie, idźcie. Nie, idźcie, wszystkie będziemy mieć kłopoty przez nas. Do jakich organizacji politycznych należeliście przed wojną, w czasie wojny i po wojnie? Ja nie należałam do żadnej organizacji. Bzdury! Musieliście należeć do przedwojennego harcerstwa. Nie, ja nie należałam do harcerstwa. Zresztą mnie to nigdy nie interesowało. Waszym pierwszym kochankiem była kowiec. No, była kowiec, ale to chyba lepiej, niż by to był SS-man. Powiem wam dlaczego. Bo was ciągnęło w stronę reakcji, w stronę podziemia reakcyjnego, w stronę sił prawicy społecznej. A przecież pochodzicie z rodziny proletariackiej. No i? Gdzie wasza świadomość klasowa? Ja... Czy pan mógłby mnie poczęstować papierosem? Nie. Musicie tylko o własnej dupie. Nażreć się, wyspać, wziąć sobie gacha do łóżka. To jest wasza moralność, wasz stosunek do życia. Gdy inni pracowali dla ojczyzny ludowej, wyście byli zwykłym pasożytem. Ale ja przecież pracowałam od 16 roku życia, tylko... Merdanie dupą nazywacie pracą? Spadliście z księżyca? Jaki ustrój u nas panuje? Co to jest władza ludowa? W jakim kraju żyjecie? Nazwisko, imię, data urodzenia. Antonina Dziwisz, urodzona 1 kwietnia 1926 jak było z Olchą? Roku. Córka Stanisława. Jak było z Olchą, sieć prosto. Mówiłam już. Mało. Kiedy nic więcej nie wiesz. Mów wszystko z detalami, wrócisz do celi. Był upał, nasz zespół występował prosto, głowa w jednostce wojskowej. Było gorąco, byliśmy zakwaterowani w namiotach. Było mi gorąco, więc wyszłam
Żeby i zobaczyłam nagle ognik papierosa przed podeszłą, żeby sobie przypalić papierosa i to był Kazimierz Olcha i powiedział, żebyśmy się wykąpali, bo było gorąco, nie mieliśmy kostiumów, więc wykąpaliśmy się nago, ale było zupełnie ciemno. Potem nagle znaleźliśmy się w ciężarówce. Kiedyś mówiłaś, że to było na trawie. I potem nasze kostiumy, nasze rzeczy... Na trawie czy w samochodzie? Nie, mówię, że było w samochodzie. Więc tak czy inaczej, raz mówisz tak, raz tak. Zakochałaś się w nim? Nie. Kiedy zdecydowałaś się na stosunek? W samochodzie czy przedtem? Dlaczego pan bebrze się w moich prywatnych Brakowało sprawach? Ci tych rzeczy, czy twój mąż jest do niczego w łóżku? Niech pan zostawi mojego męża! Więc po co? Dla pieniędzy? Olcha płacił ci dolarami? Nie! Skąd Olcha miał dolary? Znaleźliśmy mu w ciebie dolary! Nie wiem! Wciec prosto głowa do góry! Za co Olcha płacił ci dolarami? Za miłość czy za coś innego? Ja jestem niewinna! Dlaczego ja nie mogę dostać kartki? Dlaczego nie mogę dostać ołówka? Ja chcę napisać list do mojego męża! Dlaczego ja nie dostaję paczek i listów od mojego męża? Pociszę. Zabili ją? Tak prędko się nie umiera. Nie, w porządku. Złamań nie ma żadnych, nic tylko zemdlała. Ja to podnosimy. Stop. Usiąść. Dobrze. Usiąść, stop. Trzeba. O. No już. Siadajcie. Dobra, wyprostujcie. Zobaczcie. No. Zobacz, ostatni kawałeczek. Czerwinkowa, no. Zobacz. Ale zostawcie, on nie będzie teraz jadł. Ale musi jeść, no. Musi mieć siłę. Otwórz oczka. No, no, trzymajcie się. Już, dobrze jest? Dobrze? Tak. Dobrze. Na literę szy. Trzymaj się. Zupełnie niewinnie. Co mnie to wszystko obchodzi? Słuchajcie, ale zawsze tak nie będzie. Za 5-10 lat, kiedy pokonamy wszystkich wrogów, nasze metody zmienią się. Wtedy będzie zupełnie inaczej. Chyba chciałabyście też, żeby wasze dzieci żyły w innym, sprawiedliwym, bezpiecznym świecie i tego nie można osiągnąć bez ofiar. Po prostu nie można. Jezus, i pani się zgodziła być taką ofiarą? Siedzieć w więzieniu niewinnie? Ja jestem szpiegiem amerykańskim. Prawdziwym szpiegiem. Ale nie subiektywnie. Ja całe życie zawsze byłam komunistką. Ja jestem szpiegiem obiektywnie. I udowodniono mi to, zresztą przyznałam się natychmiast. Ale ja nie rozumiem, co
Także towarzysze z komitetu centralnego polecili mi, żebym odprowadziła, obwiozła po Polsce pewnego Amerykanina. On się podawał za komunistę i potem się okazało, że jest po prostu na usługach wywiadu. I ja mu pokazywałam wszystko. Pokazywałam mu budujące się huty, kopalnie, lotniska. Pokazywałam mu wszystko. On przekazywał informacje do Waszyngtonu i ja mu w tym pomagałam. Ale przecież pani nie robiła tego specjalnie. Pani nie wiedziała, że on tam był. Właśnie mówię. Subiektywnie. Nie jestem szpiegiem, ale obiektywnie wykonywałam szpiegowską robotę i muszę po niej za to karać. Się umyła wreszcie. Cholera jasna, przestańcie wychlapywać tę wodę. Nie jesteście sama w tej celi, nie? Też włosy. Zrozum, naprawdę, im chodzi tylko o to, żebyś zachował jak zwierzęta, nie jak ludzie. No, odczep się ode mnie, no odczep się, no! Zachowujesz się tak, jak oni chcą! Boże, Boże, Boże! 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 Rok temu robiłam dokładnie to samo. Odczep się ode mnie, powiedziałam ci, no! Zmarnowałyście tyle wody. Nie.
Mówi, ty lepiej mówi do tej, mówi, sprzedaj wszystko, ziemię, krowy, konia, mówi, i do Brazylii pojedziemy, mówi tam. Dom postawimy, dzieci będziemy mieli, mówi, bo tutaj, mówi, to te cholery to ci wszystko zabiorą. O Jezus, a ja bym pojechała do Brazylii. Jeden z osoba, co we Francji był, to mu tam nic nie smakowało. Dlaczego? Chyba czarnego nie było. No taki bieluni na śniadanie. Kto to będzie jadł? A ja bym jadła białe bułki. A ja taka głupia, żeby ziemię zostawiać? To, na którym moi tatusiowie pracowali całe życie? O, taka głupia to ja nie jestem, żeby mnie tam okradli. On się wściekł. Poszedł do stodoły. Upił się. Dwa dni nie wstawał. Słuchajcie, a opowiadałam wam, jak pojechaliśmy z Kazikiem Olchą do Ostrody na występy? O tym nie. To wam opowiem. No. Słuchajcie, któregoś dnia, no, nagle jest decyzja, jedziemy do Ostrody na występ. No więc Kazik Olcha, Dziunia, no, nasz garderobian, no oczywiście, bo to już po występie, myśmy się strasznie upili, kompletnie. Ja pijana, Dziunia potyka się o własne nogi, Kazik Olcha kompletnie pijany. No więc idziemy, patrzymy, jest jakieś pole. Na polu stoją czołgi, samochody, jakieś armaty. No więc Dziunia mówi oczywiście kompletnie pijana, że ona chce wejść do czołgu. No tak, ona chce wejść do czołgu, to ja chcę wejść do czołgu, nie? No to nigdy nie byłam w czołgu, nie? No więc wchodzę do tego czołgu. Nie tam... siadać tam na pryczy. I słuchajcie, i no, to powiem wam dalej. I wchodzę do tego czołgu, ale jak już jesteś w czołgu, no to strzelać, nie? No dlaczego? Jak Dziunia była taka pijana, ja mówię, no to strzelamy, jak już raz jestem w czołgu, nie? To będę strzelać. Kazik mówi, no to ładować. Pokazał nam, jakie tam, wiecie, jakieś tam są, nie wiem, jakieś tam są takie dźwignie, jakieś wajchy. Strzelamy. Strzeliło tak na cały plac. Patrzymy, jakiś alarm, gwizdy, syreny. Żołnierze zaczynają biegać, wsiadają do jakichś ciężarówek. Tu ktoś się ubiera, wiecie, zapinają pasy, myśleli chyba, że jakaś wojna wybuchła. No wreszcie wyłazimy, patrzymy. Pocisk okazało się był ostry, walą w latrynę tą i jak się gówno rozprysnęło po całym terenie, ale tak, że ci żołnierze w tym gównie latali, do tych ciężarówek wsiadali, kurczę, a my oczywiście z Dziunią tak śmierdziałyśmy przez dwa tygodnie, żeśmy w ogóle na scenę nie mogli wejść. Korczyński nie będzie sypał gumówki! Do ściany! Korczyński nie będzie sypał! Masz papierosa? Ja chciałam złożyć sprostowanie do mojego poprzedniego zeznania. Proszę. Z tego, co poprzednio powiedziałam, mogłoby widać, że ja sypiałam z mężczyznami od tak sobie, a to nieprawda. Każdy z tych mężczyzn dużo dla mnie znaczył. I opowiadałam panu szczegóły, a zapomniałam o tym najważniejszym. O miłości. O uczuciach. To znaczy za wyjątkiem tego gołębiarza, bo po prostu jego było mi żal, ale... Ty mu coś kręcisz. Nie, naprawdę. No więc tak. Wynika z tego, że poza gołębiarzem... ze wszystkimi, z którymi spałaś, coś cię łączyło. Oni tak. Dla ciebie bardzo dużo znaczyli, tak? Tak. Czy możesz mi powiedzieć... jak wiele znaczył dla ciebie Olcha? Nie, ja... To znaczy chwileczkę. Co byś na przykład była w stanie dla niego zrobić? Ja powiedziałam wszystko, co miałam powiedzieć, a teraz chcę się dowiedzieć rzeczy najważniejszej. Dlaczego zostałam aresztowana? Proszę bardzo. Czy wiesz, co to jest najwyższy wymiar kary? Nie. Na pewno? No. Czapa. Więc przypuśćmy, że miałabyś do wyboru. Olcha albo kula w łeb. Co byś wybrał? Wolałabym żyć. Czyli Olcha aż tyle dla ciebie nie znaczył. Zrozum, przecież jeżeli ty nam pomożesz, my tobie też pomożemy. Możemy na przykład wystąpić do sądu o złagodzenie ci kary. Ale kary za co? Słuchaj, musisz nam powiedzieć o Olsze wszystko. Z kim się spotykał, o czym rozmawialiście, wszystko, najdrobniejsze szczegóły. Ale ja z nim rozmawiałam tylko o moich osobistych sprawach. Jeżeli panu będę opowiadała o moich intymnych sprawach, to nie... przestaną one być intymne. Ale przecież opowiadałaś mi, jak sypiałaś z każdym z nich po kolei. To też były intymne sprawy. Jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć B. Ale byłam głupia. Poza tym wszystko to, co powiedziałam, nie może nikomu zaszkodzić. Najwyżej mnie. A skąd wiesz, że Olsze zaszkodzi to, co mi powiesz? No ja nie wiem, jak pan to wykorzysta. Zdaję ci słowo, że wszystko zostanie między nami. Mąż się też nie dowie. Chyba się odczepi od mojego męża. Dobrze. Będę z tobą szczery. A
Ale szczerość za szczerość, dobrze? No to prawda, trochę bujałam, ale skąd mogę wiedzieć, że pan teraz mówi prawdę? Zdaję ci słowo, że powiem ci wszystko, całą prawdę. Jeżeli tak, to zgoda. Słowo? Słowo. Więc... Tylko ostrzegam, że to jest sprawa najwyższej wagi państwowej. Olcha został zdemaskowany przez organa bezpieczeństwa. Jest oskarżony o najcięższe zbrodnie. Zdrada ojczyzny, szpiegostwo na rzecz krajów zachodnich, sabotaż. Kasik? Tak, tak. Ale przecież to niemożliwe. Jednak. Ale naprawdę niemożliwe. Został aresztowany ze wszystkimi swoimi wspólnikami. Dobra, okoliczności zawiązania spisku. Ale przecież ja już panu tłumaczę, że nie było żadnego spisku. Słuchajcie, ze spiskiem mamy do czynienia wtedy, kiedy na przykład w pokoju rozmawiają trzy osoby. Gdy wchodzi czwarta, przerywają rozmowę. Zatem te trzy osoby należą do spisku. Ale kiedy nikt nie przerywał rozmowy, jak ja wchodziłam do pokoju... No byście też należeli do spisku, do tego samego, do którego należał Olcha. Ale do jakiego spisku? My po prostu byliśmy grupą przyjaciół, która się przyjaźni, pije razem wódkę, opowiada sobie razem dowcipy. No, nie miał pan takich przyjaciół? A poza tym, gdyby pan znał Kazika, to by pan zrozumiał, że to jest po prostu wesoły, wspaniały chłopak, który lubi żyć, lubi pić wódkę, lubi dziewczyny, no. I a poza tym on jest moim przyjacielem. Nazywacie przyjacielem zdrajcy? Ojczyzny. No, wierzę bardziej jemu niż wam. Już za to należy wam się kula w łeb. Ale to jeszcze nie wszystko. Braliście udział w zniszczeniu obiektów wojskowych. Jakich obiektów? Zapomnieliście o incydencie na poligonie w Ostródzie? Kto panu to powiedział? Przyznajecie się czy nie? Witkowska, tak? Proszę pana. Ja opowiadałam w celi, no, jakąś wymyśloną, zupełnie, wie pan, taką śmieszną historyjkę, żeby było milej, żeby wytrzymać. Mamy na to żelazne dowody. No dobrze, no, wyleciał dół z gównem. No bo tak się stało i co to... Latryna jest tak samo ważna dla wojska jak karabiny. Osłabialiście potencjał obronny naszej ojczyzny, czyli działaliście na rzecz imperializmu zachodniego. No ale byliśmy pijani, ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, wie pan, jak to jest, no nie był pan nigdy pijany? Jeśli podpiszecie zeznanie, że działaliście z polecenia Olchy, może ocalicie głowę. Ale to był mój pomysł, żeby strzelać. Major Olcha przekazywał przeze mnie wywiadowcom ambasad... Ja tego nie powiedziałam. No przecież to jest prawda, ja sobie tego z palca nie wyssałem. Ja chcę przeczytać moje poprzednie zeznania. Już podpisałaś. Ja tego nie podpiszę. Przecież pan sam wie, że to nieprawda. Nieprawda? Wspaniale, nie mogłam się tu doprosić o fryzjera. Pewnie zrobię loczki na zimno. No jak, prawda czy nieprawda? No. Może prawda, co? Tak. Wyraźnie, tak czy nie? Tak. No. Podpisz. Nie piszę. Rozpisz. Nie piszę. Tłumaczaj tu. Pisz. Zalała. Pisz. Nie piszę. Stalówka się złamała. Kurwa! Blać pierdolona, pisz! Strażnik! Strażnik!
Nie! 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 Ja się boję! Ja się boję! Nie! Nie! Boże, nie! Nie! Szybciej, szybciej! Słuchajcie, chłopka już zabrali. Słuchaj, trzeba się myć, rozumiesz? Trzeba się myć i czesać, żeby nie być jak zwierzę, słyszałaś to? I trzeba dużo jeść. Trzeba jeść, bo wtedy wszystko można wytrzymać. I trzeba podpisywać. Trzeba podpisywać i trzeba wymyślać sobie winy. Im więcej win, tym lepiej. Bo wtedy nasze dzieci będą żyły w takim... W takim wspaniałym szczęśliwym świecie. I trzeba na każde pytanie dawać jasną, szczerą odpowiedź. Bo jeżeli nie, to nas tak zawalują w pysk, że się nie pozbieramy, wiecie? Słuchajcie, we mnie się budzi świadomość klasowa. We mnie się budzi świadomość klasowa. Rozumiecie to? Głupia, strzelą w obiekty wojskowe. A taki mruka to bóla w łeb. I trzeba należeć do wszystkich organizacji. Cisza! A ty będziesz dalej donosić, co? Bardzo proszę, używajcie sobie na mnie. Bardzo proszę, jestem przyzwyczajona do tego, że wszystkiemu winni są zawsze komuniści. Bardzo proszę. No. Uspokój się.
Uspokój się. Uspokój się. Uspokój się. Jezus Maria, co oni ci zrobili? Melduję doprowadzenie Dziwisz Antoniny. Dziękuję. Proszę, siadajcie tam. Żryjcie. Ja jestem po śniadaniu. Wiem, coście mieli na śniadanie. Ja nie jestem głodna. Głupio robić się nawet z waszego punktu widzenia. Stracicie siły. Co wam to da? Dobrze tak. Jakie fajne bułki chyba z miasta. Dlaczego tu nie ma noża? Bo tu nie restauracja! Chcę z wami porozmawiać serio. Pomoc organom bezpieczeństwa jest obowiązkiem każdego obywatela. Zastanówcie się, po czyjej stronie stoicie? Po stronie zdrajcy i sprzedawczyka, czy uczciwych ludzi? Uh-huh. To znaczy ojczyzny, która daje wam żyć. Uh-huh. Dlaczego go chronicie? Mówiliście, że kochacie tylko swojego męża. Dlaczego tu nie ma serwetek? Mówię poważnie. Moja mama mówiła, że nie można mówić o poważnych rzeczach przy jedzeniu, bo to szkodzi na zdrowie. Słuchajcie. Jeśli będziecie z nami współpracować, wykażecie minimum dobrej woli. Będziecie znacznie łagodniej traktowani. Mhm. I co za to dostanę? Lizaka? Mówię poważnie. No też. A bardzo lubię słodycze. Dostaniecie pozwolenie na wypiskę, na paczki, listy z domu. No jak, odpowiada wam taki układ? A ty co za to dostaniesz? Awans na kierownika zakładu kąpielowego? Przestańcie mówić do mnie, ty nie jestem waszym kolegą. A co ty jesteś taki ważny? Gnoju ty. Faszystowska dziwko. Chciałem z tobą po dobroci, ale widzę, że wolisz inaczej. Major cię nauczy rozumu. To ciebie powinni nauczyć. Wierzysz w to wszystko, współczuję ci. Dlatego majorze przesłuchiwana odmawia zeznań. Najlepiej przyłożyć nóż albo maletę, naprawdę to pomaga. Obywatelu majorze, melduje doprowadzenie Szajnert Mirosławy. Czytaj. Ja Mirosława Szajnert. Tak. I głośniej. Razem z Antoniną Dziwisz, kochanką majora Kazimierza. Nie umiesz głośniej czytać? Udałam się na punkt kontaktowy, gdzie czekał na nas łącznik. Przekazał Antoninie Dziwisz polecenie zbierania informacji w jednostkach wojskowych dla wywiadu francuskiego. No. Ona mówi czarne, a ty mówisz białe. Mira, dlaczego to zrobiłaś? Zmusili cię? No mów. Zmusiliśmy cię? Przyznaj się, wyrok nie będzie duży, tylko parę lat. Zmusili cię. Musiałam. Strażnik do łaźni. Co ty tu pierdolisz? Co musiałaś? Podpisałaś to własną ręką. Nie tą! Tą!
No jak? Podpiszesz? Nie bądź głupia, podpisz i będzie koniec. Wszystko. Władza ludowa nie będzie się pieścić z takimi kurwami jak ty, rozumiesz? Rozbieraj się. Do naga. No. Ty dziwko zasrana. Myślisz, że mnie wyprowadzisz z równowagi? I natychmiast nie podpiszesz, to cię raz strzelę jak wściekłego psa! Liczę do pięciu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Ubierzcie się. Zasrane chamy. Zasrane chamy. Wstrętni. Wstrętni prowokatorzy, gnoje. Zasrane gówniarze. Wstrętne gówniarze. Sami nie wierzycie w te wszystkie bzdury. Zasrane, zasrane chamy. Sadysta. Jeszcze się widzę, do was odpowiednio nie zabraliśmy. Ale i tak powiecie wszystko. To tylko kwestia metody. Jaki ty zasrany gnoju możesz mieć metody, żeby mnie do czegokolwiek zmusić? Masz za małą wyobraźnię. Milczeć! Gestapo, SS-man, gestapo! Jeśli się do was odpowiednio nie zabraliśmy, to tylko dlatego, że jesteśmy ludźmi! Gestapo! Gestapo to też byli ludzie! Ty bezczelna, głupia dziwko! Co ty wiesz o gestapo? Czy ty wiesz, co to jest obóz? Co to był bunkier, słupek, polewanie wodą na mrozie, śmierć w komorze gazowej? Jestem zmęczona. Nie wrócisz do celi, póki nie podpiszesz. Możesz sobie trochę pochodzić. Podpiszesz wszystko prędzej czy później. Bo nie masz żadnego powodu, żeby się dalej bronić. Oczywiście lepiej prędzej, bo wtedy oszczędzisz trochę zdrowia. Nie stoi za sobą nic, co by ci dawało siłę. Żadna wielka idea. Wydaje ci się pewnie, że zostaniesz bohaterką. Bohaterem nie zostaje się z głupoty. Ani z przypadku, ale dzięki wielkiej idei, której się broni. A jakim ty bronisz idei? Chcesz zginąć w porządku, ale w imię czego? Dla kogo? Dla zdrajcy i sprzedawczyka? Zwyciężają tylko ci, za którymi stoi wielka idea, a ci, którzy idą pod prąd historii, muszą zginąć. Nikt o nich nie będzie pamiętał. My wszyscy jesteśmy jak w samochodzie na zakręcie. Jeden niewłaściwy ruch i wszyscy wypadamy. Zrozum to. Gdyby teraz, na tym etapie, kiedy nasz system jest jeszcze młody, nieokrzepły, naszym wrogom udało się znaleźć jedną szczelinę. Mogłoby się to okazać fatalne. Postaraj się to zrozumieć. No jedz!
Nie mogę. I bez pierogi kogoś można wstawić do piecyka, drogiego. Ta. Wyżej twoje noga. Serce dla tego. Przestań śpiewać. Nie wiem, nie zawracaj mi głowy, nie mam czasu. Tak. To nie wypada, no późno. Tak być nie może. Przestań śpiewać. Trudna rada. Nie mam czasu. Na widok tak, twoich na fantastycznych psot mnie oblewa zimny pot. Ada, przestań śpiewać, to nie wypada, tak być nie może. Trudna rada. Kretynko, co ty myślisz? Ja tu mogę przyprowadzić człowieka z ulicy i przyzna mi się do wszystkiego, do czego ja będę chciał. Ada, to nie wypada, tak być nie może. Ada, to nie wypada, tak być nie może. Ada, Ada, to nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Tak być nie może, trudna rada. Ada, to nie wypada. Durnia ze mnie robicie? Nie było żadnego telefonu. Był. Widać mi słuchawkę do urzyni. Co ona tu robi? Nieprzytomna. Trzeba ją odsucić, bo w tym stanie i tak nic nie powie. Zacząć od nowa wszystko. Zajmijcie się tym. Tak jest. Boję się, to sen! Nie! Ja nie chcę się obudzić, nie!
Która godzina? Piąta. Piąta wieczór czy piąta rano? Piąta rano. Powiem majorowi, że pozwoliłeś mi spać. Wyznaczy na moje miejsce kogoś, kto nie pozwoli. Dlaczego pan to zrobił? Nie chcę pani zmuszać do składania zeznań. Chciałbym, żeby się pani przyznała z pełnym przekonaniem do winy. Ale to jakiej winy? Pan wierzy w to wszystko? Chciałbym, żeby pani zrozumiała, że dla spraw ogólnych, dla spraw wagi państwowej trzeba czasami poświęcić interes jednostkowy, a czasem nawet przyjaźń. Może pan by poświęcił, ale ja naprawdę nie znam nikogo, kto by się tak zachował, kto by tak powiedział. Amira Scheinert? Chce mnie pan przekonać, że wszyscy naokoło to świni. Jeżeli mnie zdradzili, to ja też powinnam zdradzić. Nie zna pan moich przyjaciół, nie zna pan mojego męża. Są ludzie, którzy nie zdradzają. Jest pani jeszcze bardzo naiwna. Przecież nie ma bezwzględnej uczciwości. W obozie to, co dla jednego było uczciwe, dla innego było kompletnym draństwem. Zresztą w ogóle ludzie postępują znacznie gorzej, niż się pani wydaje. Wszyscy, bez wyjątku. Bał się pan? Tak. Wtedy tak. Bałem się. Ja też się boję. Czego? Śmierci? Nie. Samotności. Wierzy pani w Boga? Nie wiem. To w imię czego wytrzymuje pani to wszystko? Wie pan, w szkole zawsze źle się uczyłam i rodzice za karę wysłali mnie do Warszawy do pracy. Cała rodzina we Lwowie zginęła, a ja za karę się uratowałam. Potem, kiedy wybuchło powstanie, zakochałam się w takim chłopcu. Miał pseudonim Dzik, nie wiem. W każdym razie tak mi mówił. I on strasznie mi imponował. Nosił zawsze błyszczące oficerki. Miał automat niemiecki na szyi. Strasznie mi się podobał. I którejś nocy uciekłam z piekarni. Poszłam do niego na barykadę. Poszliśmy do takiego mieszkania. To było w czasie bombardowania. Leciał na nas gruz. I było naprawdę wspaniale. Od pierwszego razu. Wracałam biegiem. Miałam wyrzuty sumienia, że wszyscy za mnie pracują. Ja spędzam czas przyjemnie. I nagle, kiedy dobiegłam, zobaczyłam, że piekarni nie ma. To wszystko leży w gruzach, a moje koleżanki i koledzy... I wie pan, co myślę? Że w życiu na przekór wszystkiemu trzeba robić głupstwa i mieć kaprysy. Że rozsądek i posłuszeństwo wcale nie muszą być nagrodzone. Chyba właściwie tylko w to jedno wierzę. Chciałabym wrócić do celi. Panie sierżant, w porządku. Zdrowie serenizanta! Zdrowie serenizanta! Zdrowka! Chyba rozumiem, bracie, straszna sprawa. Papieroska? Co, kochany, co mój? Pana żeno. Rozbieramy ją kogo, złociu? No tego. Dajcie spokój, na pewno śmierdzi. Co śmierdzi, co śmierdzi? Cycyma w porządku, widziałem. Murawski. Daj pacjentce, się napije.
Szkoda trunku, majorze. Co szkoda trunku? Szkoda trunku. Trunk mamy, trunku mamy. Weź Gryśka, pomóż. Lecę. No. Napij się. No, panowie. 100 lat. No, 100 lat. 100 lat. Nie. Teraz będzie żyć. Żyć! Puśćcie mnie, waga! Nie! Nie! Zostaw! Imię, nazwisko, to miałem. Imię, nazwisko, data urodzenia, imię ojca. Imię. Antonina. Nazwisko. Dziwisz. Imię ojca. Antonina. Imię ojca. Dziwisz. Data urodzenia. Data urodzenia. Jak? Podpiszesz czy nie? To jest twoja ostatnia szansa. Nie. Strzelaj. No już, no. No strzelaj. Ty... No powiedz, żeby do mnie strzelił, ja już dłużej tego nie wytrzymam! No zrób to! Proszę cię! Nie, to nie są metody. Jakieś idiotyczne śniadania, jakiś teatr, co to jest? Burdel czy śledztwo? Mirę wypuścili. Wyszło na wolność. To dobrze. Ja tego dłużej nie wytrzymam. Chciałem was poinformować, że całkowicie przejmuję wasze śledztwo. Nie robi wam to różnicy?
Jak się czujecie? Oddziałowy? Do mnie. Jesteś zdrowa. Pisałem do ciebie wiele listów. Nie mogłaś? Nie mogłaś odpowiedzieć? Co się dzieje, Tonia? Widzisz, to jest tak. Przez pierwsze dni nie wiedziałem, co się stało. Myślałem, śmierć, jakieś nieszczęście. Myślałem, że dostanę obłędu. A potem nagle po paru dniach rewizja. Wreszcie dostałem wezwanie na koszykowo na bezpieki. Jeden z oficerów wyjaśnia mi, porucznik, że jesteś podejrzany o szpiegostwo. Nie wierzyłem. Tonia, nadal nie wierzę. Tonia, ale pokazał mi twoje zeznanie. Twoim własnoręcznym podpisem. Tonia, jak mogłaś? Byłaś kochanką Olchy. Spałaś z Witusiem Lemańskim. Było ich tylu jeszcze. Tak na zimno? Z taką łatwością? Nie pomyślałaś w tym momencie, że jestem twoim mężem? Nigdy cię nie wybaczę. Tak bezmyślnie zniszczyłaś nasze małżeństwo? Tak na zimno, cynicznie. Tonia, nienawidzę cię. Nienawidzę cię, nie chcę cię widzieć w ogóle. I właściwie tylko w tym celu tutaj przyszedłem, żeby ci to powiedzieć. Ponieważ rozwód cywilny i tak możemy otrzymać zaocznie. To wszystko. Tonia, powiedz przynajmniej, że to nie... że oni... nic.
Matka! Deski zapadł. Ratunku! Jest. Ratunku! Ratunku! Chodzi do mnie i daje mi trzy paczki. No, zrobiłam go coś, to z byka spadł, te trzy paczki do mnie z takimi rzeczami. Popatrz, obudziła się. Gdzie jestem? W niebie, królewna, w niebie. Jestem w więzieniu. No jakżeś myślała? Jasne, że w więzieniu. A która godzina? Tak będzie po obiedzie. A rok 52? Chyba nie. Może i 52. I tak wszystko jedno, i tak kiwam do żywocie. Słuchaj. Masz lusterko? Lusterko? Żeby se znów żywo otworzyć. Jan Woźniak! To by mnie z całkiem wodę syfonu! Całuję... Całuję cię! Jan Woźniak! Mołuszki, cytuszki! Do ciebie z oddziału męskiego całuję ci nóżki, cycuszki. Ale Mira. Przecież cię wypuścili. Tak. Ty chyba nie gniewasz się na mnie. Ja nie mam do ciebie żalu. Mira, co ci jest? Mira, ty chyba mnie nie poznajesz. Nie wiesz. Mira. Masz, królewno. Tylko nie mów, że ode mnie dostałaś. Udaj, że jest.
Literę D. Wszystkiego dobrego. Melduję celę gotową do apelu. Stan 6, obecnych 6. Życzenia są? Więzień śledczy Dziwisz Antonina prosi o widzenie z oficerem śledczym. Chcę złożyć ważne zeznanie. Nazwisko, imię, data urodzenia. Chciałbym ci coś powiedzieć na osobności. Wasze zeznanie musi być protokołowane, słucham. Żebyś nie żałował. Wyjdźcie. Wygłupiasz do cholery! Przecież wiesz, że nie mogę być z tobą sam. No mów, o co ci chodzi? Potrzebujesz czegoś? Jestem w ciąży. Nie denerwuj się. Powiem, że mnie zgwałcili w szpitalu, kiedy byłam nieprzytomna. Nie denerwuj się, nie powiedziałam nic o Olsze, nie powiem mi o tobie. To nie ma znaczenia. Olcha dawno został rozstrzelany. Ty skurwysyn. Tonia. Chcę wrócić do celi. Tonia, posłuchaj, musimy porozmawiać. Nie dotykaj mnie, nie dotykaj mnie!
Towarzysz porucznik mnie wzywał? Tak. Wyprowadzić. Co jest? No zaraz, no chwileczkę. Stój. Waligórska. Antonina, Dziwisz. Dziwisz, słyszysz? No rusz się. Och. No paczka, paczka do mnie. Więcej nic nie ma. Pani pokażę. No co? Ten sweter to wełna? Nie, nie ma. Prawie nowy. No. Miał być stary, amerykański. Został w opowrócie. No trochę za dużo. A za to na ciebie. Kupię za 100 szlugów. Za 100 szlugów to się już możesz w dupę pocałować. Za dużo wycieczki pozwolenia. Nie się trochę. Wiadomość wyboru numer. Podaj dalej. Słuchajcie. Stalin umarł. Jak co? Sorry. Zaraz. Dzięki. Nie! Dzięki! Dzięki! To jest prawda! Zaraz! Nie! O nie! 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 Słyszałaś! Nie! Słyszałaś! Nie! 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 Wreszcie! Wreszcie! Nie! Co się stało? Nie! Patrz! Stalin! Kozak brudny. Wyczyścić. Brudne ręczniki, zmienisz. Nazwisko? Kalinowska. Imię? Maria. Imię dziecka? Imię dziecka? Tadeusz. Nazwisko? Nie! 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 Nie!
Nie! Nie! Nie! Nie! Małgorzata, ale niech pani uważa, dlatego że to dziecko jest... Nazwisko! Nazwisko powiedziałem! Wyjdzie stąd za 3 miesiące. Mała jest w domu dziecka na Przybrzeskiego. Wyprowadzić. Rozumiem. Halo, centrala! Halo! Pod naszą opieką dziecko jest bardzo dobrze, rozwija się prawidłowo, rośnie. Zresztą odwiedza ją ojciec. Taki niewysoki, troszeczkę łysiejący. Nie, proszę pani, wysoki, szczupły. W okularach. Proszę panią.
Małgosiu. Małgosiu, ja jestem... Małgosiu. No chodź. Małgosiu. Małgosiu. Chodź do mnie. Małgosiu. Małgosiu. Jestem twoją mamusią, słyszysz? Małgosiu. Córeczko, kochana, no proszę cię, nie płacz. To naprawdę jest twoja mama, uspokój się, proszę cię. Nie płacz, nie płacz. Thank you.